Witamy serdecznie w ten piękny wieczór. Warunki do gry w piłkę są wprost wymarzone. Przy mikrofonie Dariusz Szpakowski, a obok mnie Jacek Laskowski. Za chwilę będziemy świadkami startu ligi weekendowej. Zapowiada się świetny mecz. To pierwszy mecz ligi weekendowej FIFA Ultimate Team. Każdy zespół ma wielkie ambicje i przystępuje do gry z nadziejami na dobry rezultat. W końcu sława pójdzie w świat, a dobry wynik oznacza, że będzie można sprowadzić kolejne gwiazdy do klubu. To będzie bardzo ciekawy weekend w światowym futbolu. Zerknijmy na skład. Zagrają dziś w klasycznym ustawieniu 4-4-2. Podstawowa wersja. Szkoda, że jest spalony. Mielibyśmy bramkę. Bobby Moore przy piłce. Henderson. Kevin De Bruyne. De Bruyne traci piłkę. Messi. Jak to wpadnie, będą prowadzić. Ależ mu teraz wyjął tę piłkę. Dzisiejszy mecz na pewno na długo zapadnie w pamięć kibiców. Cristiano Ronaldo gra przeciwko De Bruyne. Jak sądzisz, co mogą nam dzisiaj pokazać? A zatem Cristiano Ronaldo jest mózgiem swojego zespołu. To on kieruje grą, decyduje kiedy zwolnić, kiedy przyspieszyć, zawsze pokazuje się do podania. A znów Kevin De Bruyne jest absolutnie... Czy będzie prowadzenie? Tak, tak, mamy bramkę! Ależ akcja, ależ to są emocje, proszę Państwa! No, tu niestety bramka nie będzie uznana. Wyraźnie widać pozycję spaloną. I piłkę przejmują rywale. Co wymyśli, żeby nie stracić piłki? Próba odebrania piłki kończy się faulem i upomnieniem od sędziego. Kevin De Bruyne. Co teraz wymyśli? No była sytuacja, a tymczasem rywale zaczną od własnej bramki. No i Ronaldinho. Lionel Messi. Messi z piłką przy nodze. Mbappé przed szansą. Mbappé nie zawodzi. Pierwsza bramka w tym meczu jest właśnie jego autorstwa. Naprawdę doskonale się znalazł w tej sytuacji. Uderzył z bliska i nie dał bramkarzowi żadnych szans. Ktoś powie, łatwa bramka, ale zachował się tutaj jak prawdziwy lis pola karnego. Jest 1-0, ale nic jeszcze nie jest rozstrzygnięte. Ta drużyna świetnie się rozumie, wspaniała seria podań. No uderzając z tej odległości chyba nie spodziewał się, że zdobędzie bramkę. Neymar. Faul, gwizdek sędziego. Jak zareaguje arbiter? Longle. Ma piłkę, co teraz zrobi? Będzie chyba podawał. Dobrze to odczytał, w porę zareagował i mają piłkę. Mogą teraz zaskoczyć obronę szybkim wyjściem. Vardy. Świetnie teraz Ter Stegen. Gramy dalej. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. Piłkę w stronę bramki prowadzi Lionel Messi. Wycofanie piłki w poprzek. Dobre. Gol! Kolejny do kolekcji. Mają już dwie bramki przewagi. Nie jest to może jeszcze pewne zwycięstwo, ale coraz bardziej się do niego przybliżamy. Tak trzymać. James. Vardy. Na piłkę. Co z tego wyniknie? Kapitalna interwencja w porę. Przeciął to podanie. Henderson. Wygrany ten pojedynek 1-1. Michael Owen. Potężny strzał. Kapitalna interwencja. Krótko rozegrany ruch. James. Zobaczmy, co zrobi.
Zobaczymy, co teraz zrobi. Świetne wejście. Wybornie przewidział zagranie przeciwnika i przejął piłkę. De Bruyne. Vardy. De Bruyne. Świetnie teraz. Był już pewien, że do tego dojdzie. Tymczasem bramkarz popisał się refleksem i zniweczył akcję ofensywną przeciwnika. Zostawił za sobą trochę boiska. O, dobrze teraz wycofali. Zaryzykował tym wejściem, ale udało się. Lionel Messi. Nieprzemyślane to podanie. Prosto do rywala. Piłka oddana za bezcen. De Bruyne. De Bruyne traci piłkę. Michael Owen. Bardzo ładne podanie. Piłka za plecy obrońców. Ależ ma refleks. Bardzo dobre zachowanie bramkarza. W sytuacji sam na sam nie wystraszył się napastnika. To raczej napastnik sam się przestraszył. Moment zawahania i było po sprawie. Co teraz zrobi? No i popatrzmy, jak wznowią grę rzutem z autu. Ładnie się znalazł na skrzydle. Vardy. Ma sporo możliwości. Vardy! Ter Stegen odbija, jeszcze gramy. Gol! Kevin De Bruyne trafia. Kto jak kto, ale on potrafi strzelać. Nadal nikt nie może być spokojny. Jest 2-1. Messi dostaje piłkę na skrzydło. Wybili piłkę za linię końcową boiska i będzie rzut rożny. Krótkie rozegranie. A teraz przy piłce Ronaldinho. Nelson Semedo. Ronaldinho. Cristiano Ronaldo. Dobrze, do przodu. No to będzie 100% szansa. No niestety, tym razem się nie udało. A teraz przy piłce Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Ładnie, prostopadłe zagranie. Wyciągnął się jak długi, obronił to. Teraz krótko z rożnego do kolejki. Messi. Strzał, ale zablokowany. Wynik 2-1 po pierwszej właśnie zakończonej połowie daje nadzieję na ciekawe drugie 45 minut. Nie mógł chyba sobie wyśnić lepszej pierwszej połowy, prawda? Świetnie mu idzie. Dwie bramki to nie przelewki. Wydatnie pomógł zespołowi objąć prowadzenie, utrzymać się do końca pierwszej połowy. Piłkarze rozpoczęli drugą połowę. Zostało nam 45 minut inauguracyjnego spotkania Ligi Weekendowej Mistrzostw Fut. Jeśli ktoś odczuwał w pierwszej połowie tremę, to teraz już nerwy powinny odpuścić. Po przerwie spodziewam się jeszcze lepszej piłki w wykonaniu obu drużyn. Neymar. Genialne podanie. Ronaldo. Mbappé. To musi być bramka! Co za interwencja! Bramkarz teraz naprawdę uratował swój zespół przed utratą gola. Gdyby to wpadło, nikt nie mógłby go winić. Mocno zapunktował w oczach kibiców i trenera. Antonio. Volker. Podanie górą do Vardiego. Vardy. To może być wyrównanie. I jest!
gol, proszę Państwa! Ta bramka może odmienić losy tego meczu. Wyrównali i na pewno będą chcieli powalczyć o zwycięstwo. Przekonamy się niebawem, czy pójdą za ciosem. Kylian Mbappé, Cristiano Ronaldo. André Gomes. De Bruyne. Ciekawe, jak to rozwiąże. Drybluje w stronę bramki. Szykuje się do dośrodkowania. No i za moment wznowią z autu blisko pola karnego. Walker. De Bruyne. De Bruyne. Świetnie teraz. Świetnie teraz Ter Stegen. Gramy dalej. Oglądamy dziś ciekawy, otwarty mecz. Próby jednych i drugich. Przy takim wyniku rywalizacja powinna trwać do ostatniego gwizdka. Kevin De Bruyne. Antonio. Stracili piłkę. Do zakończenia spotkania pozostaje 30 minut. Wysoki pressing się sprawdził. Zdołali przejąć piłkę w środkowej części boiska. Filippo Inzaghi. Niestety strata piłki. Mają teraz trochę miejsca. O, teraz ma dużo miejsca. Gol! Rewelacyjnie to zrobili. Kibice szaleją. Raz, dwa, trzy. Hat-trick. Czy na tym obliczanie się zakończy? Strzela dzisiaj jak na zawołanie. Taki jest futbol. Trzeba wykorzystywać nadarzające się okazje. Rzeczywiście, Darku, rywale zdecydowanie przeważali, ale to oni zdobywają bramki. No, będzie się działo. Jest 3-2. De Bruyne traci piłkę. Puyol. Roberto Carlos. Przy piłce Sokrates. Dobra pozycja do oddania strzału. Cristiano Ronaldo! Dobra interwencja bramkarza. To był mocny, trudny strzał i gdyby to wpuścił, nikt nie miałby do niego pretensji. Tak, pokazał, że partnerzy z zespołu mogą na niego liczyć. Krótko rozegrali ten rzut rożny. Zobaczymy, co teraz zrobi. Jest dobrze ustawiony. Co zrobi? Piłka Ronaldo w polu karnym. Ależ znakomicie obronił ten strzał. Brawo! Krótko rozegrany ruch. No i mamy dobry, udany odbiór. Zobaczmy, co zrobi. Sędzia pokazuje grać dalej. Przywilej korzyści. Dobra decyzja. Carles Puyol. Spokojnie, powoli budują ten atak, nie spieszą się. Nie chcą zrobić czegoś pochopnie. Mbappé! Gol! Kolejny do kolekcji. Mają już dwie bramki przewagi. Nie jest to może jeszcze pewne zwycięstwo, ale coraz bardziej się do niego przybliżamy. Tak trzymać! No i mamy na tablicy wynik 4-2. Spora przewaga, ale nic nie jest jeszcze przesądzone. Antonio. Ciekawe, jak to rozwiąże. Antonio. Dobre zagranie, ponownie celne podanie. Mają teraz szansę na kontratak. Mbappé. Cristiano Ronaldo. Fantastycznie teraz Ronaldo. Tak, piłka w siatkę.